Witam panie przewodniczący na naszych comiesięcznych spotkaniach. Tutaj mamy parę pytań znowuż od internautów. Gdy światowe górnictwo rozkwita, Polska za namową Unii chce zwijać wydobycie. Czy to jest realne to, co tutaj internauci zadają? Bo są obawy o to, że zaczniemy zwijać jeszcze chwila i się pozwijamy. Niestety mamy do czynienia z kolejnym już rządem grabarzy polskiego górnictwa. Ten rząd obiecywał, że będzie rozwijał górnictwo, tymczasem go likwiduje. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to, co mówią, nie ma nic wspólnego z tym, co robią. Ale rzeczywistość wymusi na nas zupełnie inne działania. Nam po prostu zabraknie energii, nam zabraknie węgla i będziemy musieli z powrotem wracać do wydobycia węgla kamiennego. Być może również do nowych pokładów złóż węgla brunatnego, dlatego że nie mamy żadnej innej alternatywy. No, to nie jesteśmy Hiszpanią, w której możemy korzystać z OZE, z farm fotowoltaicznych. To jest energia mogąca nam uzupełniać nasze niedobory, ale głównym paliwem przez najbliższe 30-40 lat będzie węgiel kamienny i brunatny. Czyli tutaj sądzi pan, że tak jak kolejne sondaże pokazują, że partia rządząca w tej chwili PiS przegrywa, czy nowe rozdanie, jak to się mówi, kart, będzie szybszym zamykaniem kopalń naszych? Nowe rozdanie nie ma żadnego pomysłu ani na górnictwo, ani na Śląsk. To jest nasza tragedia i nasz dramat. Zbliżają się wybory parlamentarne, będziemy wybierać posłów i senatorów. Ja proponuję, żebyśmy przestali głosować na szyldy, a głosowali na ludzi, których znamy. Przede wszystkim ludzi stąd, ludzi ze Śląska. Ja wiem, że to będzie bardzo trudne, dlatego że dotychczasowi posłowie po prostu się nie podpisali. To są tchórzliwi ludzie, którzy nic w interesie górnictwa i w interesie Śląska nie zrobili. I to dotyczy zarówno PiS-u, jak i opozycji. Ale po prostu musimy wybierać takich ludzi, którzy będą najlepsi. Dlatego po pierwsze rozliczmy tych, którzy nami do tej pory rządzili, ale również rozliczmy opozycję za to, że nie ma żadnego pomysłu i wybierajmy tylko tych, których naprawdę znamy, którzy są stąd, którzy dla nas coś będą chcieli zrobić. Pamiętajmy o tym, że to oni są dla nas, a nie my dla nich. Czy coś takiego jak wprowadzenie węgla jako paliwo przejściowe zamiast gazu? Jest mnóstwo do zrobienia. My mamy bardzo dobrą nadal sytuację. Węgiel w świecie trzyma się świetnie. Wszystkie normalne kraje rozwijają produkcję węgla. Ona się zwiększa i to systematycznie na całym świecie. To jest nadal bogactwo. Ten świat będzie potrzebował w najbliższych latach i węgla, i stali, i betonu. I powinniśmy jak najszybciej to zrozumieć, że nie jest naszą przyszłością to, że będziemy się ścigać w nowoczesnych technologiach, bo tu szanse mamy mało. To nie znaczy, że mamy zaprzestać rozwoju innowacyjnych technologii. Oczywiście tak, ale przede wszystkim musimy postawić na to, co jest podstawą naszej gospodarki. Węgiel, stal, beton to są rzeczy, których będziemy potrzebowali zarówno podczas odbudowy po wojnie, która tak szybko się nie skończy, ale kiedyś się skończy, jak również wtedy, kiedy wybuchną inne konflikty, które zerwą szlaki komunikacyjne. W tym kontekście w kwestii górnictwa i energetyki jest naprawdę mnóstwo do zrobienia. Jedną z takich spraw jest właśnie wpisanie do polityki energetycznej państwa węgla jako paliwa przejściowego. Drugą z takich spraw jest modernizacja naszej energetyki, dlatego że nas po prostu nie stać na to, żeby przechodzić na odnawialne źródła energii, tak jak sobie tego życzy Unia Europejska, bo to kosztuje setki miliardów złotych, których nie ma. No właśnie tutaj, jeśli chodzi o te setki miliardy, których my nie mamy, ale coraz częściej internauci też zadają pytania tutaj z naszego górniczego branży, że przydałyby się ręce do pracy. Ręce do pracy, czy to w PGG, czy w Jastrzębskiej, czy w Tauronie. Coraz mniej chętnych, coraz mniej zatrudnia się pracowników. Wiąże się to z wydajnością oraz z bezpieczeństwem. No właśnie, bo cały czas nas się oszukuje. Mówi o tym, że górnictwo ma się rozwijać, tymczasem nie pozwala nam się przyjmować nowych ludzi, nie pozwala nam się inwestować w nowe złoża, których mamy pod dostatkiem, ale to prędzej czy później musi być przełamane. Ta zima na szczęście nas oszczędziła, ale już widać, że polski system energetyczny się sypie i niestety ten trend będzie postępował. Jeżeli odsuniemy od władzy ludzi, których ogarnęło szaleństwo uzależniania Polski po raz kolejny od obcych surowców,
gazu, tym razem nie rosyjskiego, ale z innych kierunków, czy węgla sprowadzanego z Indonezji, to wtedy będzie szansa na to, że nam wszystkim będzie się żyło lepiej, nie tylko górnikom, dlatego że to jest interes całej Polski, abyśmy mieli tani prąd, tanią energię z taniego węgla. Ja przypominam, że my nadal polski węgiel z polskich kopalń wydobywamy po 400-500 zł za tonę, a ludzie muszą za niego płacić po 2000 w sprzedaży organizowanej przez rząd. To jest zdzierstwo. Na tym nie zarabia Polska Grupa Górnicza, na tym nie zarabia Tauron, na tym zarabiają ci, którzy pośredniczą w sprzedaży tego rządu, a takim zdzierającym z ludzi skórę pośrednikiem stał się również rząd. Tak jak w przypadku PKN Orlen, tak w przypadku PGE, oni zarabiają miliardy zarówno na górnikach, jak i na zwykłych ludziach, których okradają. I druga rzecz, węgiel, który jest sprowadzany do Polski, nijak się ma do tego bogactwa, które my posiadamy. I tutaj jest kolejna pretensja do tych wszystkich ludzi, którzy kiedy Kaczyński powiedział o tym, że węgiel z polskich kopalń, ze śląskich kopalń jest drogi i złej jakości, milczeli, tchórzliwie milczeli, bojąc się o to, że centrala skreśli ich z list, że będą ponosić tego konsekwencje. Nie, wy ludzie jesteście od tego, żeby reprezentować Śląsk i jego mieszkańców, a nie od tego, żeby słuchać bzdur, które opowiada jakiś starzec, nie mając o tym zielonego pojęcia. No Mateusz Morawiecki ostatnio w którymś wywiadzie chyba dla RMF-u przyznał rację, że kolumbijski węgiel jest o wiele droższy i teraz przerzuca się na wiatraki. O wiele? Kolumbijski węgiel jest 10-krotnie droższy niż polski węgiel. Tymczasem energia z wiatraków będzie jeszcze droższa niż ten kolumbijski węgiel. No my po prostu strzeliliśmy sobie w kolano, a teraz strzelamy sobie w drugie kolano. Mateusz Morawiecki jest patologicznym kłamcą, którego Ślązacy powinni przegonić z tego województwa i jest człowiekiem, któremu absolutnie nie wolno wierzyć. W tej chwili idą wybory parlamentarne i on oczywiście będzie tutaj przyjeżdżał razem ze swoimi ministrami i obiecywał, że tym razem już wyłoży pieniądze na Śląsk, na restrukturyzację, na nowoczesne technologie, ale to, co on robi, pokazuje, że on tak naprawdę na kolanach realizuje zlecenia Brukseli, które mówią o tym, że węgiel musi być zlikwidowany, tak? Takimi czy innymi sposobami. Za chwilę zapewne o tym porozmawiamy, w jaki sposób uderzy się jeszcze węgiel, ale już widać, że Mateusz Morawiecki służy polityce Brukseli i że to, na co liczyliśmy na początku, że ta wojna, która wybuchła, nieszczęsna, to barbarzyństwo, które tam się odbywa i konsekwencje stąd wynikające, kryzys energetyczny, ostudzi głowę tych wszystkich wariatów, którzy chcą likwidacji konwencjonalnej energetyki. A teraz widać, że nie, że oni z powrotem odżyli, że dalej chcą realizować swoje plany, jeszcze je przyspieszać, te projekty, które mówią o eliminacji węgla, i Mateusz Morawiecki niestety zaprzedał się temu w całości, dołączył do grona ludzi, którzy niszczyli polskie górnictwo. To jest po prostu zdrajca polskiej racji stanu, zdrajca Polaków, któremu trzeba napluć w twarz, a nie głosować na niego. Tutaj pan przewodniczący wspomniał o tym, o likwidacji jak najszybszej tego górnictwa, że to będzie następne kroki. Już w necie gdzieś tam w wiadomościach słychać o redukcji emisji metanu, którą Unia Europejska próbuje narzucić w kolejnych latach na nas, tak samo na transport morski. Przecież jeśli my zamkniemy swoje kopalnie, transport morski też będzie obciążony tym. Niestety to będzie wyglądało troszkę inaczej. To znaczy nikt w Polsce w tej chwili nie odważy się przejść i powiedzieć: zamykamy kopalnię. Tak? To będzie taka pełzająca, zgniła próba likwidacji naszej branży, w której nie będzie się inwestować, w której nie będzie się dawać pieniędzy na górnictwo, w której nie pozwoli się przyjmować nowych ludzi i tak będziemy dryfować w kierunku tego, aż to wszystko zgnije, umrze, obumrze i taki będzie kierunek. W tym czasie niestety Unia Europejska przyjmie kolejne projekty, które będą uderzać w tradycyjną gospodarkę. Górnictwo, energetyka, oczywiście tak, ale również inne branże, to jest transport, to jest rolnictwo, będziemy płacić za bilety nie tak jak dzisiaj, bilety lotnicze na przykład po 300-400 zł, żeby lecieć do innej stolicy europejskiego kraju, ale będziemy płacić 10-krotnie więcej. Będziemy również płacić za żywność wielokrotnie więcej, dlatego że polityka klimatyczna Unii Europejskiej po kolei wykończy wszystkie branże. Oczywiście górnictwo w tej sprawie
jeszcze się broni, ale już przygotowane dyrektywy w zakresie metanu świadczą o tym, że tak naprawdę w Polsce nie przetrwa żadna kopalnia. Jeżeli się przed tym nie obronimy, jeżeli w czasie nadchodzących wyborów parlamentarnych, samorządowych, ale także europejskich nie wybierzemy ludzi, którzy będą reprezentować polską rację stanu, to wszyscy przegramy i wszyscy za to zapłacimy. A już płacimy słony rachunek za politykę klimatyczną Unii Europejskiej i za to, że bezkrytycznie polskie rządy tę politykę realizują. Czyli sądzi pan, że to będzie nowy system niewolnictwa? Wie pan, kiedy wprowadzono ETS-y, to też to było takie niegroźne, tak? Bodajże 4 euro kosztowały na samym początku. Potem doszło do 100 euro i już wszyscy uświadomili sobie, że to jest po prostu gilotyna, która zabija wszystko. Podobnie będzie w tej chwili zarówno z dyrektywami dotyczącymi metanu, jak i z obostrzeniami dotyczącymi innych branż. Jeżeli uderzą w rolnictwo, jeżeli uderzą w transport, to podrożeje wszystko i to wielokrotnie. Pani Moskwa powiedziała ostatnio, że niedługo auta elektryczne chcą wprowadzać do 2035 zakaz spalinowych w Unia Europejska chce narzucić. Co pan przewodniczący? Ja powiem tak, przestańmy wierzyć tym ludziom, którzy nami obecnie rządzą, dlatego że oni wykorzystują bardzo sprytnie pewną socjotechnikę. To znaczy w Brukseli na kolanach realizują wszystko to, co tam jest zalecane, a do nas przyjeżdżają i mówią, że są naszymi obrońcami przed polityką Brukseli. To jest po prostu kłamstwo. Tych ludzi jak najszybciej trzeba odsunąć od władzy i pokazać im czerwoną kartkę, dlatego że oni po prostu nauczyli się kłamać i robią to systematycznie. Pani Moskwa jest jedną z osób odpowiedzialnych za to, że polskie górnictwo się nie rozwija i za to, że sprowadzamy błoto w ilościach dziesiątek milionów ton, płacąc za to po 250-300 dolarów za tonę. Ja przypominam, że PiS doszedł do władzy między innymi na Śląsku, na hasłach, że Platforma Obywatelska sprowadza do Polski węgiel z zagranicy, wtedy z Rosji. A oni sprowadzili 5 razy więcej węgla do Polski i udają, że nic się nie stało. Udają, że deszcz pada. Tym ludziom można pluć w twarz, a oni dalej kłamią i udają, że nic się nie stało. Nie słuchajmy ich, przestańmy wierzyć ich obietnicom, dlatego że tak jak powiedziałem, zbliżają się wybory, a oni są świetni w obiecywaniu. Platforma Obywatelska wymyśliła takie hasło. Dwa razy obiecać, to raz dać. A PiS to po prostu zreformował. Oni mówią tak, obiecajmy 10 rzeczy, zrealizujmy jedną z tych 10, to tak jakbyśmy dali wszystkie 10. Właśnie, tu jeszcze pytanie z internetu. Kiedy będą podwyżki w PGG lub JSW, tak samo? No ja mam nadzieję, że jak najszybciej. My już chcemy usiąść do rozmów w Polskiej Grupie Górniczej. W tej chwili poszło pismo do ministra Sasina, żeby jak najszybciej te rozmowy rozpocząć z jego udziałem. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej domagamy się tego, żeby rozmawiać jawnie, żeby rozmawiały wszystkie związki zawodowe. Co Solidarność ma do ukrycia, że nie chce rozmawiać z pozostałymi związkami zawodowymi, tylko znowu gdzieś po cichu chce negocjować coś, o czym ludzie się dowiedzą na samym końcu. Nie, my na to nie pozwolimy. My chcemy, żeby te rozmowy były jawne, jak najszybsze i ja nie mam żadnych skrupułów, żeby negocjować podwyżki w wysokości 30-40%, dlatego że górnicy na to zasługują. Oni ratują polski system energetyczny, oni w tej chwili ratują polską gospodarkę. Oni ratują wielu ludzi w naszym kraju, którym dostarczają tani prąd. Powtarzam, my ten węgiel wydobywamy tanio, a okradają nas po drodze pośrednicy. Więc jeżeli jest szansa na to, żeby podwyższyć wynagrodzenia tym ludziom, to trzeba to zrobić. I trzeba to zrobić jak najszybciej. Nie poprzez jakieś kolejne jednorazówki, tak jak to było w ubiegłym roku, tylko poprzez wzrost wynagrodzeń, który będzie wzrostem płacy górników na najbliższe lata. Dziękuję bardzo.